Witajcie moi drodzy, tak jak obiecałem, bawimy się w ten długi weekend z Prizmem, Prizmem, różnie to ludzie nazywają, nigdy właściwie nie wie jak to dokładnie wymawiać. Przyjmijmy, że będę wymawiał po polsku i będę to wymawiał jako Prizm. Mamy przed sobą boksik, boksik liczy sobie, jak już wcześniej, na wcześniejszym filmiku wspominałem, 24 saszetki w boksie, 6 kart w każdej saszetce. Można trafić oczywiście karty z autografami, można także kartę trafić z podwójnym autografem, tak zwanego jakoś dubla. Tak wygląda on z tyłu, ma oczywiście harmonogram oryginalności. No i co, chyba nie ma co za bardzo przedłużać. Myślę, że ze względu na to, że pewnie z wielu z Was będzie mi zarzucało, że będę powoli go otwierał, tak jak to miało miejsce przy innych seriach, które są dla mnie ważne, tak i tutaj będzie i nic tutaj nie zmienię, bez względu na to, czy Wam się to podoba niestety, czy nie. Ale ja tymi kartami chcę się cieszyć i nie będę tego otwierał na hip hip hura. A jeżeli faktycznie nie będzie Wam zależało na tym, to po prostu otworzę je poza kadrem na spokojnie. Bo to są karty, które ja naprawdę bardzo długo czekałem i zależy mi na tym, żeby się tym cieszyć, więc maksymalnie myślę 5-6 saszetek na odcinek w zupełności wystarczy. Mogę Wam jedynie obiecać, że saszetki, będzie się to wszystko odbywało praktycznie z dnia na dzień. Będę chciał dużo filmów wrzucać z Prizma, więc mam nadzieję, że się to jakoś Wam spodoba. Boks mamy rozfoliowany. No i teraz tak, pora go otworzyć. Siedzi mocno. Mocno siedzi. Zrobimy go w ten sposób, jak na wystawie. Mamy 24 saszetki. I myślę, będziemy sobie losować. Jako, że pierwsza, to może weźmiemy sobie tutaj saszetkę. Jako pierwszą rozwiniemy, żeby zobaczyć, jak one się otwierają. Ja już otwierałem trochę tych saszetek. Otwierają się bardzo fajnie. No i jedziemy. Jedziemy i mamy tak. Mamy z bramkarza z Hondurasu Noela Valadaresa. Tutaj będziemy może dawać takie bazówki. Tutaj mamy na niego bardzo fajna karta. Portugalia ostatnio mocno dostała po dupie. Mamy Samuela Eto Netfindersa. O, mamy Iker Casillas. No niestety, dzisiaj się musi zrehabilitować. Dzisiaj fajny mecz. Hiszpania-Chile. Idziemy sobie na browarka. A co niektórzy? Na soczek. Carrick, Anglia. No niestety, w Prizmie także nie są koszulki, nie są licencjonowane. Pani nie po prostu nie ma. No i Buffon, moja pierwsza powtórka. Tak mi się tutaj wydaje, że chyba ta karta u mnie już jest. Można to szybko sprawdzić. Przelecimy tylko z czystej ciekawości, jako że pierwsza powtórka, ale chyba jest. Jest Buffon, także widzicie, że jest powtóreczka pierwsza. To nic, nic się nie dzieje. Mamy Netfindersa. To jest dopiero początek. Otworzymy sobie drugą saszetkę, ale drugą saszetkę sobie już przetniemy. Wielu z Was prosiło, żeby takie saszetki zachować do wysyłek. Tak też zrobię, posłuchałem Was. No i jedziemy, tak? Mamy tak i mamy tak. Mamy zawodnika, to jest chyba Gana, tak? Sulej Muntari, tak, z Gany. Karteczki, jak już wspominałem, bardzo fajne. Twarde. Większość z Was już je omawiała, więc nie będziemy tutaj szczegółów poruszali. Ezekiel Garej. Ciekaw jestem, czy będę miał takie same szczęście jak Kruszyna, który w 5 saszetkach trafił autograf i kartę limitowaną. No mnie to raczej nie grozi, znając moje szczęście, no ale cóż. Kto nie otwiera, ten nie znajduje. Matthew Ryan. Karta specjalna, niestety nie limitowana z Australii. I mamy Stalidża, który dobry mecz ostatnio bardzo zagrał.
mamy Kelliniego, także dobry zawodnik. O i proszę, i mamy Kedire. Niemcy zdemolowali Portugalczyków. Otworzymy sobie trzecią saszetkę. Na razie bez szału, nie ma nic limitowanego, nie ma autografu. Zobaczymy, na szczęście nie było jeszcze pustego przebiegu. Zobaczymy tym razem. Kolejna moja powtórka, widzę. Kompany, tego gościa mam już u siebie w stajni. Jest tam coś niebieskiego. Mamy Abidala z Francji. Mamy Patricio, bramkarza z Portugalii, numer 50. Martins to także chyba powtóreczka. Także Kruszyna będzie się czym wymieniać. Julio Cezar chyba podobnie jest u mnie już. No i pierwsza saszetka z pustym przebiegiem i Vargas. To była saszetka numer 3. Może ostatnią spróbujemy. Zobaczymy, co tym razem będzie. Tyk. Trzecia saszetka. Mamy Antonio Valencia. Bardzo fajna karteczka. Czyżby znowu pusty przebieg? Kombarow. Na razie puste przebiegi. O, jest Cup Captains, ale niestety jest to podstawowy, nie jest to żaden limitowany i jest to z Strutman. Fajnie. Dobra. No, na razie mam bardzo mało kart z Prisma, więc te bazówki mi nie przeszkadzają. Chcę przede wszystkim moją taką podstawowym zamiarem w Prizmie było zebrać sobie podstawowy set. No a przy okazji, jak wpadają jakieś karty limitowane czy autografy, to byłoby bardzo miło. Lichtsteiner z Szwajcarii. Tak one wyglądają z tyłu, te karteczki. I mamy za sobą już czwartą saszetkę i otwieramy ostatnią. Zobaczymy, co tym razem. Nie ma tragedii, nie ma też rewelacji. No ale cóż, mamy jeszcze sporo saszetek, powinno coś paść. Takie myśli przynajmniej będziemy. Mamy Briana Ruiza. No, nie ma tam autografu, bo mamy Ahmeda Muse i mamy Guardiansa. Tabut Courtois. Bardzo fajny bramkarz Belg. No, Belgom się udało ostatnio. Fajnie. No, karta bardzo sympatyczna. Belgia, proszę. Fajnie, to mi się podoba. Mertensacker. Kolejna bazowa. Balotelli. Bo już powtórka. I mamy Rodrigueza. Także to byłoby na tyle. Otwarliśmy 5 saszetek. Z kart wartościowych, właściwie wartościowych średnich, trafiliśmy Meturiena z Australii z numerem 14, trafiliśmy Cup Capitainsa Strutmana na karcie zwykłej, Guardiansa Courtois oraz Netfindersa Samuela Eto. Jestem średnio zadowolony, natomiast tragedii nie ma. Myślę, że następnym razem będzie już lepiej. Ja w tym momencie się z Wami żegnam i widzimy się przy następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.